Jesteśmy już w północno-wschodniej części Islandii i idziemy nad wodospad Detifoss. Po drodze mijamy księżycowy krajobraz z ogromną ilością porozrzucanych kamieni wulkanicznych. Przez szeroki na 100 metrów próg szaro-brązowa masa wody z ogłuszającym łoskotem przelewa się 45 metrów w dół. Pod względem ilości przepływającej wody jest to największy wodospad w Europie. W 2011 roku kręcono tu scenę otwierającą film Prometeusz w reżyserii Ridleya Scotta. Kilometr w górę rzeki jest wodospad Selfoss, spadający 10-metrową kaskadą. Islandia korzysta z bogatych zasobów energii geotermalnej. Na wyspie funkcjonuje 5 dużych elektrowni tego typu. Elektrownia Krafla jest najmniejszą spośród nich i ma moc 60 MW.